No, bo tu lekcje są. A, widać, bo są wnika. No. Wnika Biblię też mam. Tak, żeby podejrzewam, że będziemy o Biblii rozmawiać. Tak? Tak, tak. No, taki jest cel, nie? Tak. Mogę jest zobaczyć? Przekład? Bardzo proszę, bardzo proszę. Jaki stary przekład to będzie? Nie, to nie jest stary. Biblia jest rzeczywiście bardzo mocno zużyta. Dobrze, no. Co chyba dobrze świadczy. Dobrze, nie? Bardzo dobrze to świadczy. No właśnie, ja też uważam, że jeśli ktoś Biblię naprawdę szanuje, to jego egzemplarz będzie nieuszanowany bardzo, taki zużyty. A jeśli ktoś Biblię nie szanuje, to będzie ładna okładka, pięknie wszystko. Strony czyściutkie. Właśnie. Bo Biblia jest po to, żeby ją czytać. Rozumieć. Nie wiem, czy wy też tak uważacie. No, no oczywiście. I czytacie Biblię? Tak. Czytamy Biblię. Ale też strażnicę, przypuszczam. Też strażnicę. Tak, no, ale strażnica ma też oparte materiały na Biblii, nie? Więc też staramy się to analizować z tym, co mówi. Z tym, co mówi strażnica, nie? Z tym, co mówi Biblia, nie? No, ale co ostatecznie dla was jest większym autorytetem? To, co mówi Biblia czy strażnica? Biblia, zdecydowanie Biblia. Czyli gdybyście znaleźli sprzeczność pomiędzy tym, co pisze w strażnicy, a w Biblii, to uwierzylibyście strażnicy czy Biblii? To jest dobre pytanie. No oczywiście, no, ci, którzy piszą strażnicę, zawsze starają się opierać to, co mówi Biblia, nie? Więc opieramy się na Biblii. No tak, ale to są ci, którzy piszą. Ale to przecież nie wy piszecie strażnicę, tylko ktoś wam pisze tą strażnicę. A wy to czytacie i teraz, no pytanie, co jeżeli znajdziecie coś, ja nie mówię, że musi coś być sprzecznego, ale gdybyście znaleźli, to co byście wtedy zrobili? Mieliście by dylemat, nie? Byłby, no, takie dylematy też powstawały pewnie w pierwszym wieku, nie? W kwestiach obrzezania, nie? W kwestii krwi na przykład, nie? Były poważne dylematy, które zatrząsły zborem w pierwszym zborze. Ale no, jednak no, prawda, nie? No tak, ale my nie żyjemy w pierwszym wieku, tylko w XXI. I tutaj naszym dylematem jest, komu zaufać. Czy zaufać Słowu Bożemu, czy zaufać no, słowom różnych ludzi, tak? Często takich, których nie znamy, bo przypuszczam, że wy nie znacie tych osób, które piszą gdzieś no, tam nie. W Stanach Zjednoczonych, siedzą przy biurkach i piszą różne rzeczy, nie? Jak macie rozumieć Biblię, wyjaśniają wam tą Biblię. No ale to zawsze są ludzie. Tak, to są ludzie. A wy też jesteście ludzie. My też jesteśmy ludzie. I macie swój rozum. Tak. Pan znaczy, też jest człowiekiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć tego rozumu. Podyskutować, tak. Też grupą byliśmy taką. No właśnie zauważyłem, że chodzicie tu we czwórkę. No, nawet dzisiaj w szóstkę, nie? A, nawet w szóstkę. No, więc dzisiaj, dzisiaj idzie specjalnie jakoś tam. Mamy dużo czasu, ale chętnie... Kwadrans wygospodaruje. No, myślę, że nie? To wystarczy, bo w zasadzie ja chciałem wam przedstawić osobę Jezusa Chrystusa i porozmawiać z wami. Czyli no, bo nie chodzi o to, żebym ja tu wykład wam robił, bo też jestem człowiekiem, mogę się mylić. Ale żebyście wy powiedzieli, co na ten temat myślicie, jak przeczytamy Słowo Boże. Dobrze, nie ma problemu. Bo w Słowie, tak? Aha, przepraszam, tylko dam SMS-a znak, co? Że... Dobra, jasne. Pan sobie może spokojnie SMS-ować, a ja chyba mogę z panią rozmawiać, czy nie? Tak, będziemy słuchać, oczywiście. Aha, bo ja nie wiem, czy u was obowiązuje taki zwyczaj, że jak starszy idzie z młodszym, to ten starszy prowadzi rozmowę, a ten młodszy tylko się przysłuchuje i nie wolno mu słowa powiedzieć. Nie, to nie jest tak. Niekoniecznie, no to pan sobie spokojnie SMS-a napisze, a my sobie tu już po prostu zaczniemy. Bo chciałbym was zapytać, kim dla was jest osoba Jezusa Chrystusa? Kto to dla was jest? Zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, jest to Syn Boży. A jakie są implikacje? Znaczy, co z tego wynika, że to jest Syn Boży? Czy to jest Bóg? No nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym. Jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Oddał życie za nas. Dzięki czemu możemy być zbawieni. Ale czy jest Bogiem, czy nie jest Bogiem? Nie jest Bogiem. Nie jest. Nie jest Bogiem. Nie jest, ale dlaczego pan tak myśli, że on nie jest Bogiem, skoro jest Synem Bożym? A dlaczego pan tak uważa? Czy pan tak uważa? Dla mnie to oczywiste, bo na przykład, gdyby pan na przykład był moim synem, to przypuszczam, że byłby pan człowiekiem. No jest pan czyimś synem, jest pan człowiekiem, bo człowiek rodzi człowieka, żyrafa rodzi żyrafę, słoniu rodzi słonia i każdy rodzi według swojego zwyczaju, według swojego rodzaju i gatunku.
Więc skoro ja jestem człowiekiem, to mój syn jest człowiekiem, a nie żyrafą. To chyba oczywiste. Mhm. A czy pana zdanie aniołowie też są bogami? Nie, aniołowie nie są bogami. Ale nigdzie nie jest napisane, że Bóg zrodził aniołów, Bóg stworzył aniołów. Stworzyć, a zrodzić to są dwa odrębne, zupełnie znaczeniowo słowa. Stworzyć to ja mogę na przykład komputer stworzyć, albo ten stolik, czy krzesło stworzyć, ale krzesło nie jest mną, nie jest człowiekiem. A zrodzić mogę tylko człowieka, takiego jak ja, co do istoty człowieka. A jest powiedziane zrodzony, a nie stworzony. A zatem, skoro Jezus jest zrodzony z Boga Ojca, to znaczy, że jest Bogiem. A przy okazji, ponieważ urodził się jako syn człowieka, no bo Maryja jest człowiekiem, prawda? Jest również w 100% geny człowieka, no i zresztą wyglądał jak człowiek, co do zewnętrznych parametrów był człowiekiem, natomiast ponieważ był zrodzony przez Boga i jest tak napisane, jest również w 100% człowiek. To jest ewenement. My nie jesteśmy w stanie tego pojąć, chyba że Pan już wszystko rozumie i wie. Nie jesteś. No to cieszę się, bo też nie jestem człowiekiem, który już wszystko pojął, ale te rzeczy, które można pojąć, myślę, że dobrze rozumiem. Dlatego uważam, że Jezus jest Bogiem.